Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na TBR, czyli na moje plany czytelnicze na lipiec. W lipcu zaczynam wakacje i chociaż mam bardzo dużo stresu, bo przeprowadzka, szukanie pracy, szukanie mieszkania, co mnie chyba najbardziej z tego wszystkiego stresuje, to planuję czytać dużo, bo poprzednią pracę tak naprawdę już zakończyłam, ponieważ uczę angielskiego, więc zaczęły się wakacje, tak więc zajęć już nie mamy. Tak więc zaplanowałam sobie kilka książek. W zasadzie nie aż tak dużo, ale jak zawsze zostawiam sobie gdzieś tam lukę, bo no ja nie wiem, kiedyś czytałam więcej, kiedyś czytałam po 7-8 książek miesięcznie, natomiast jakoś tak od jakiegoś czasu tych książek jest 4-5, więc coś się dzieje tutaj niedobrze. Ale jak zawsze jest różnorodnie, bo jest trochę literatury faktu, jest nawet jeden thriller, jest trochę literatury pięknej, jest nawet jeden romans. Tak więc jak zawsze mam nadzieję, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i zapraszam do oglądania. Pierwsza książka, którą w ogóle planuję ze sobą zabrać na wakacje, jak oglądacie ten film, to właśnie jestem na wakacjach, tak więc pewnie już tę książkę czytam, to książka Gdy ją odnajdą, Lee Middleton. To jest książka, którą otrzymałam w ramach współpracy z wydawnictwem Pruszyński. Jest to, z tego co wiem, nowa autorka, ona debiutuje właśnie tą powieścią, no ale jest to thriller, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. Brzmi bardzo obiecująco, ponieważ mamy tutaj główną bohaterkę, która zgłasza zaginięcie swojej córki. Od razu pojawiają się dziennikarze, policja, przeszukują las, przeszukują okolice, natomiast nie mogą znaleźć dziewczynki. No i coś chyba tutaj jest jakaś tajemnica, to znaczy Naomi, główna bohaterka, wie o czymś, czym nie chce się podzielić z nami jako czytelnikami, ale też właśnie z policją, z dziennikarzami. Tak przynajmniej wynika z opisu na okładce, że kryje się za tym coś więcej niż moglibyśmy się tego spodziewać. Tak więc to na pewno jest książka, którą będę czytać już niebawem. Druga książka to coś, co zaczęłam czytać, a w zasadzie czego zaczęłam słuchać końcem czerwca i myślę, że sobie będę kontynuować nawet właśnie teraz w podróży, bo czeka mnie właśnie całkiem długa podróż, więc myślę, że sobie będę tę książkę kontynuować. I jest to reportaż Lecę, piloci mi to powiedzieli, Jana Pelczara. To jest książka o pracy pilotów samolotów, to znaczy o tym, jak wygląda taka praca, o dobrych stronach, o złych stronach. Na razie z tego, co zaczęłam, przeczytałam jakieś chyba 40 stron, o ile pamiętam. I tutaj raczej były historie młodych osób, które rozpoczynały swoją karierę jako piloci i pilotki. I jak to po prostu wyglądało, jak wyglądały szkolenia, ale też jak wiele to kosztuje, jak zwykle trzeba brać kredyty właśnie po to, żeby zostać pilotem czy pilotką. No i o tym, że jak się już raz zacznie, to później raczej nie ma opcji wycofania się, no bo po prostu pożera to ogromny budżet. No i takie szkolenie po prostu trzeba już dokończyć, żeby być w stanie później spłacić ten kredyt. Mam tutaj historię osób, które są właśnie w lotnictwie z powołania, w tym sensie, że było to przekazywane z pokolenia na pokolenie w rodzinie, bo na przykład ojciec również pilotował samoloty, ale mamy też osoby, które znalazły się tam całkiem przypadkowo, zupełnie bez kontynuowania żadnej rodzinnej tradycji. Na razie za dużo o tej książce nie wiem, nie przesłuchałam za dużo, także nie będę tutaj żadnej opinii wydawać, ale mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba ze względu właśnie na tematykę i że będzie to przyjemna książka właśnie na podróż samolotem. Kolejna książka to nie tylko nowa dla mnie autorka, ale też nowe wydawnictwo, wydawnictwo Relacja i Maya Angelou, książka Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak. Zainteresowałam się tą książką po podcaście Dziewczyny już tłumaczę, czyli Eli i Pai. Ela zresztą jest tłumaczką tej książki i naprawdę fantastycznie wypowiadała się na jej temat. Bardzo dziewczyny mnie zachęciły do przeczytania tej książki. To jest historia czarnoskórej kobiety, która wychowywała się w Stanach Zjednoczonych, na południu Stanów Zjednoczonych, chyba w latach gdzieś tam 60., wydaje mi się. No i tak naprawdę taka jest książka autobiograficzna. Wiem, że jest też tutaj dużo o relacji z matką i o tym, jak to wszystko wyglądało, także no, brzmi to bardzo ciekawie i słyszałam naprawdę świetne opinie na temat tej książki. To jest pisarka chyba dość popularna właśnie w Stanach, natomiast w Polsce to jest chyba jej pierwsza wydana, przetłumaczona w Polsce książka, no ale już zbiera naprawdę świetne opinie. Tak więc tutaj liczę naprawdę na fantastyczną lekturę, ale to wydawnictwo, chociaż tak jak wspomniałam, jest dla mnie całkiem nowe, to wydaje też jeszcze w tym miesiącu, w lipcu właśnie, książkę, którą również jestem zainteresowana, a w zasadzie byłam tą książką zainteresowana od dawien dawna, od kiedy tylko zobaczyłam wersję angielską, a jest to książka Zanim wystygnie kawa, no i właśnie jakoś w połowie lipca nakładem wydawnictwa Relacja, tamta książka się ukaże i ją też będę chciała czytać, także nie wiem jeszcze, która będzie pierwsza, czy Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak, czy właśnie Zanim wystygnie kawa. Obie te książki mam na swoim radarze i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się je przeczytać. A jeżeli Wy też czytaliście właśnie Maya Angelou, to koniecznie dajcie mi znać, czy polecacie, czy podpisujecie się pod tymi pozytywnymi opiniami, które na temat tej książki słyszałam. I kolejna książka to nowość wydawnictwa poznańskiego. Tak spojrzałam na wydawnictwo, bo nie byłam pewna, czy to właśnie poznańskie, czy czwarta strona. A jest to książka Ten dziwny wiek. Tę książkę też od dosyć dawna mam na swoim radarze, bo ona też była bardzo popularna gdzieś chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu za granicą. Jej oryginalny tytuł to było chyba Such a Fun Age albo coś takiego i ona właśnie bardzo często mi migała i też słyszałam o niej dużo dobrego. No i właśnie teraz wydawnictwo poznańskie wydało ją w Polsce dosłownie, nie wiem, tydzień, 2 tygodnie temu. Ona jest taką całkiem świeżutką nowością na naszym rynku wydawniczym. I to jest historia czarnoskórej kobiety, która zostaje oskarżona o porwanie dziecka, chociaż po prostu jest tym dzieckiem, ponieważ się nim opiekuje. Jest tym dzieckiem w sklepie, ale ponieważ jest czarnoskóra, no to ktoś bardzo pochopnie wysuwa wniosek, że to dziecko na pewno musiało być uprowadzone. No i właśnie od tego zaczyna się cała ta historia. Bardzo jestem ciekawa, też słyszałam mnóstwo dobrego na
temat tej książki. Także też zabieram ją ze sobą na wakacje razem z Gdy ją odnajdą i mam nadzieję, że uda mi się w ciągu tego tygodnia gdzieś tam na plaży przeczytać. No i tak jak wspomniałam, czaję się na nią od długiego czasu, więc cieszę się, że w końcu jest wydana w Polsce i będę mogła ją przeczytać. I mam tutaj jeszcze dwie książki na Legimi. Pierwsza z nich to jest taki bardzo, bardzo wakacyjny romans, który też planuję przeczytać na wakacjach, więc zobaczymy, jak to czytanie mi wyjdzie. To jest książka Ludzie, których spotykamy na wakacjach, więc myślę, że nie może być bardziej wakacyjnego tytułu i bardziej wakacyjnej książki. To jest książka autorki Beach Read. Ja o tej książce już mówiłam przy okazji... Przy jakiej okazji? Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale... Kurczę, serio, nie wiem przy okazzie jakiego filmu, bo ostatnio nagrywałam Book Haul, ale nie mam tej książki fizycznie, więc nie mogłam o niej mówić w Book Haulu. W TBR-ze poprzednim chyba też nie, chyba że to był poprzedni TBR. No nie wiem, w każdym razie planuję tę książkę przeczytać teraz, na dniach również. To jest książka właśnie taka typowo wakacyjna, mamy dwójkę ludzi, którzy zawsze jeździli ze sobą na wakacje, ale coś się w ich życiu wydarzyło, że przestali mieć ze sobą kontakt, no i chyba właśnie w trakcie czytania tej książki dowiadujemy się, co takiego się stało. Słyszałam, że bardzo fajna, ja tak jak wspominałam już wielokrotnie, lubiłam książkę, lubiłam poprzednią książkę tej autorki, to znaczy Beach Read. Całkiem miło ją wspominam i myślę, że ludzie, których spotykamy na wakacjach, sprawdzi się równie idealnie właśnie przy okazji czytania na plaży. Tak więc tutaj nie mam jakichś wielkich oczekiwań, ani jakiejś wysoko postawionej poprzeczki. Liczę po prostu na dobrą, przyjemną lekturę, na zrelaksowanie się na wakacjach. I druga książka na Legimi to również coś w takich bardzo wakacyjnych klimatach, romansowych klimatach właściwie może bardziej. I jest to najnowsza książka duetu pisarskiego, który też bardzo lubię, czyli Krystyny Loren. To jest Krystyna i Loren, dwie osobne osoby, natomiast to są dwie przyjaciółki, które właśnie razem piszą książki. I ta nowa książka nosi tytuł Wzór na miłość. Ja czytałam dwie poprzednie książki tych autorek, które wyszły w Polsce, to znaczy Podróż nieślubna i ta świąteczna książka, która nie pamiętam, Miłość na święta chyba, taki chyba miała tytuł. I Podróż nieślubna naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała. Miłość na święta też była okej, może nie była jakaś wybitna, no ale tutaj wiecie, to biorę poprawkę na po prostu świąteczne książki, że one muszą mieć odpowiednią dozę takiego lukru, cukru, naciąganych historii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Podróż nieślubna była naprawdę całkiem przyjemnym, zabawnym, wakacyjnym romansem. No i właśnie tutaj liczę na coś podobnego. Tutaj z kolei mamy historię kobiety, która samotnie wychowuje swoją córkę. Ona jest chyba matematyczką z wykształcenia, z tego co wiem. I jakby musiała się pogodzić z tym, że nie istnieje coś takiego jak wzór na miłość, ale okazuje się, że istnieją ludzie, którzy dobierają ludzi w pary za pomocą kodu DNA. No i właśnie chyba tutaj to będzie główny motyw tej książki. Nasza główna bohaterka pozna pewnie kogoś właśnie przy pomocy tej, nie wiem, czy to jest aplikacja, czy jak to działa. No i tutaj również liczę na taki lekki, zabawny, przyjemny romans do przeczytania na wakacjach, także też nie oczekuję tutaj nic poza dobrą zabawą. I w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje plany czytelnicze na lipiec. Mam nadzieję, że uda mi się te wszystkie książki przeczytać, przynajmniej, jeżeli nie więcej, bo naprawdę to jest taki mój ostatni chyba wolny miesiąc tak naprawdę, więc chciałabym rzeczywiście ten swój TBR wypełnić. Dajcie koniecznie znać, czy wyczytaliście któreś z tych książek, jeżeli tak, to co o nich myślicie i czy właśnie macie swoje jakieś czytelnicze plany wakacyjne, jeżeli tak, to koniecznie się nimi podzielcie. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!